Siemanko, z tej strony witam was Ryoko, a dziś kolejny odcinek przygód dzielnego Sambi na wyspie Banoja. I mam takie pytanie, kojarzycie tytuł filmu Ridleya Scotta? Przypomnę, że to jest film wojenny z 2002 roku. Oczywiście data premiery w Polsce miała miejsce w 2002, a ogólnie światowa miała w 2001. Więc pewnie nie kojarzycie, o czym teraz mówię, aczkolwiek przypomnę wam nazwą tej misji. Jest to misja pod tytułem Helikopter w ogniu. Więc naszym celem jest przeszukać wrak helikoptera. Dobra, wchodzimy do naszego łazarza. Może sobie jeszcze lekko kamerkę poprawię. O, mam nadzieję, że mnie widać. Jeszcze tutaj mam. Dobra. Okej, możemy ruszać w drogę. 480 metrów przed nami, więc jazda. W tej grze zastanawiają mnie tylko jedno, dlaczego tych samochodów nie trzeba tankować, ale to tam już mniejsza o to. Jeden taki kniw. Zawsze mnie to w sumie zastanawiało, ale nie będę się szczegółów czepiał, tak? O. Kurwa, nic nie widzę. Tutaj zombie na mnie biegną. Przeturlał się po moim samochodzie, po naszym łazarzu. Ten stoi, jakby w ogóle nie wiedział, o co chodzi. Ten se tam wpierdala inne zwłoki. Dobra, jeszcze 220 metrów przed nami. W sumie jadę tak, jak mi nakazuje GPS, ale no to chyba nie jest dobra droga. Dobra, resztę musimy walić z buta. Zobaczymy sobie tylko jeszcze na mapę. No oczywiście. Wybrałem złą drogę. No ale to GPS, tak? Nie oszukujmy się. Dobra, co my tu mamy? Sierp. Te gnidy chyba już nie żyją. Wszystkie. Dobra. Oni nie żyją. O, tu możemy sobie coś otworzyć. Aczkolwiek nie będzie nic dla nas. Dobra, pędzimy przez góry, lasy i doły, żeby przeszukać helikopter. Przypuszczam, bo nie pamiętam, że to będzie helikopter medyczny. Dotarliśmy na lokację zwaną Diamentowa Plaża. Tu mamy jakieś bunkry. Diamentów oczywiście w niej nie ma na pewno. Dobra, nie da się wejść. Tyramy dalej. Jeszcze 25 metrów przed nami. Aha, hajhoptera dalej nie widzę. O, dobra, mamy cutscenkę. Wow, 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 wow! Jest samobójca! Ja się lepiej od niego odsunę, bo jak pierdyknie to ino roz. Kurde. Czym by go tu... O, mamy naboje, jest pięknie! Dwa headshoty. Jak widzicie... Został sam szkielet. Jakiś dziwny. Dziwna czaszka w ogóle. Taka trochę
Nie wiem w sumie jak to opisać, ale tu jakby, nie wiem, z buta i to chyba teraz dostał. O, tu widać mamy ich trochę. Ja myślałem, że to będzie żył. O kurwa, jeszcze się napiłem alkoholu. Ja pierdolę. Ale będzie teraz rzeź. O, najebany Sambi. Chodzi w tej WFT. Udajmy trochę. Dobra, już wytrzeźwiał. Nie wiedziałem. Aha, opuszczam strefę gry. Dobra, mam tyrać tędy. O, jakiś... Nikolaj. Nikolaj, tak. Dobra, z tym typem mam gdzieś iść, ale miałem przeszukać highhopter i co? Wszyscy płoną. W sumie... Szczerze, to tej misji sobie nie przypominam. Przepraszam za drobne kłopoty techniczne, ale skraszowała mi się gra. Ale już jest wszystko ok. Miejmy nadzieję. Dobra, podążamy za nim. Wow, ja tam molo rzuca. Kurwa, to nie było molo. Ja mam koktajle Motowa. Ekwipunek. Jest koktajl Motowa. Teraz podwójnie widzę. Dobra, płoną. Poekspimy sobie trochę. Dobra, padają jak kaczki. Wszyscy poszli, dobra. Nie możemy się zatrzymywać. Co robię? Trendy, tędy. Tędy? Ej, no czekaj, czekaj, kolo, pozbieram sobie kasę. Pozbieram sobie kasę. Dobra, nagrywa się, okej. Kurde, kolo, co ty mnie poganiasz? No, możesz iść trochę szybciej? Tak się rozprawia z zombiakami. Nie mieli nic. Dobra, idzie szybciej! Kolo! Chyba do tego bunkru będziemy musieli wejść z nim. Co on w ogóle ma za broń? Jakaś rurka. Ej, wcześniej to nie dało się otworzyć. Co jest grane? Co jest grane? Ej, ludzie! O, jak on wie, gdzie idzie, Jezu! No tu nie ma nic ciekawego, naprawimy sobie tylko po prostu bronię. Spasibo, my friends. Spasibo, my friends. Nie. Miał maczetę, ale ciulał zombiaków jakąś rurką. Ktoś mi powie, o chuj tu chodzi. Teraz mamy wrócić do Simona, dobra, ale rozejrzyj się tu jeszcze. Tu była drabina, widziałem, o, tak pięknie. Tam było jeszcze jakieś zejście. On ma jeszcze dla nas misję, ale to następnym razem ją będziemy wykonywać przy następnym odcinku.
naprawdę tu chuja tu jest. Dobra, wyjebane, schodzimy. Tu mamy jakieś zejście. Co tu mamy? Wow, 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 wow. Nie podchodź, brudasie. Brązowa czaszka. Szmata. O, woda. Woda się przyda do powtarzalnych questów. Tu jest też jakieś kolejne pomieszczenie. Tu też mogę sobie naprawić broń. A tu jest wyjście na zewnątrz. Słyszę wszędzie zombie. Dobra, ja stąd spierniczam. Wejdziemy sobie jeszcze na górę. Aczkolwiek tutaj też w sumie chuja jest. Z takiej wysokości on jeszcze jęczy. Ja pierdziu. Ten sam bij to jest naprawdę jakaś baba, nie? Tyle wam mogę powiedzieć. Oh, my friends! Dobra. Dobra, mogę. Zdobądź telefon satelitarny. Ale to nie teraz. Na jakie będziemy mieć zadanie? W sumie nie wiem, co wziąłem. Ale to już chyba zrobiłem. Dobra, jeden quest mamy dodatkowo zrobiony. Mam wrócić do Simona. Sinamoja. Kurwa, jak to się czyta w ogóle? Sinamoja. Dobra, chuj tam z nim, nie? Ale nie zaznaczyłem mi questa. Gdzie mam teraz iść? Hu, będzie ciężko. Nie pokazuje mi na mapie. Kurde, zapominam, jak tu się. A, dobra. Nie tu, nie tu, nie tu, nie tu, idziemy tu. Nie, to jest stacja benzynowa. A my znajdujemy się gdzieś tu. Dobra. Jakaś szybka podróż. Tutaj. Tędy se przejdę. Przez diamentowe plaże. Gdzieś tu... O, tam są zombie. Ten już rękoma wymachuje. Cały zabandażowany. Widać, że go leczyli, ale to... Kurde, coś mi nie wyszło. Dobra, wiecie co? Czas na szał. Włączamy furię. Dużo ich nie zabiłem, ale zawsze coś, zawsze coś. Zawsze ten exp do nas wraca. Pocięty na kawałki. Ten to samo. Lecimy do tego teraz. Dobra. Tego też trzeba uszkodzić. Dobra, odpoczniemy sobie.
Dobra, bez głowy. Kurde. Musiałbym wziąć jakiegoś energetyka. Zombie już mi pada, więc no... Energetyk to jest wskazane. W tym momencie, o, mam bandaże. O, jest energetyk. Jest drugi, no wiadomo, nie? Na plaży nie może tego zabraknąć. Z całym impetem wjebałem w niego. Spierdalaj. Chcesz się bić? Dawaj. Tak, chcesz się bawić? Wow! Jak w Predatorze. Ujebani błotem. Dobra, tamtego jeszcze trzeba zaciukać. Strzał krytyczny. Poszło z gruzem. Nie wstawaj, nie przeszkadzaj sobie, ja tu tylko na chwilę. W tej grze jest zdecydowanie za dużo krwi, jak dla dzieci, więc nie grajcie. Jeżeli macie mniej niż 15 lat. Wow, 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 wow. Ile ich, kurwa. Jeb, główka poleciała. Dobra, jeszcze mamy tylko 260 metrów do przejścia z buta. Ale ich tu teraz najebało. Jesteś, zejdź ze mnie. Dobra, główki nie ma. Ten chyba rączki nie ma. Nie, wstawaj. Na chuj ci ta noga. No, jak mi się szybko szał zupełnił. Ale... Zaś muszę, kurde, się leczyć. Dziewczyna właśnie mi powiada, że też bym powinien iść się leczyć, ale chyba to mi nie grozi, prawda? Dobra, spierdalaj. Tutaj nie ma nigdzie napojów energetyzujących. Ani jabłek, ani batonów, no... Jeszcze tak trochę i no, jestem w lipnej pozycji. O, mamy jabłko. Ma nawet dokument tożsamości, patrzcie. O, tamten zombie chyba w krzaki odlać się poszedł. Jeszcze ma pretensje, że mi przeszkadzam. Gdzie on w ogóle jest? Damy mu wsa... A tutaj jest, pod nami był cały czas. Dobra. Co tu jeszcze jest? Nóż. Alkohol, alkohol zbierzemy. Przyda się do koktajlów Mołotowa. Chuj wie, co tu jest, jakaś deska. Ale co dalej? Aha, że mogę sobie przyjść górą. Ale co z tego? Dobra, ci się tam palą. Wow, tam był samobójca. Dobrze wiedzieć.
O kurwa, podpalam się. Dobra. Tu już więcej nic nie będzie, ale go obżarli. I znowu taniec, połamaniec. Dobra, nie wstawaj, daj sobie tylko rękę utnę. Oj, głowę przy okazji mu ujebałem. Jakaś murzynka, ale patrzcie jaki ma ryj. Fuj. I te zakrwawione oczy. O, tam, ta chyba nie chce się bić, a jednak. No, zrobiła piruet jak kurwa w balecie. O, zatrzymał się nagle. Dobra, dla pewności. Ten śpi. Ten też nogi nie ma. I jeszcze tylko 91 metrów. Ty sobie nie wstawaj, nie przeszkadzaj sobie. Nie wstawaj. Dobrze. To się nazywa dostać porządny kop. Wow. Aj mu kark wykręciłem. Jezu, i on jeszcze żył? Kurde, ale tych zombiaków naprawdę tutaj najebało ostatniego czasu. Ten filmik będzie, kurde, no takim moim pierwszym eksperymentalnym, bo muszę z tamtej części, gdzie nagrywałem, uciąć kawałek, a przyznam się wam szczerze, że jeszcze tego nie robiłem. Nigdy w życiu nie przycinałem filmu. Wiem, że są specjalne programy. Ja użyję tego, którego mam, ponieważ jeszcze nie mam Sony Pro Vegasa zainstalowanego. Zrobię to na tym programie, którego używam do konwertowania filmów. Jeszcze tu. Bez ręki też się da bić? Pewnie, że się da. Dobra, teraz muszę wejść tam na górę. Tam widzę schody. Wejdę sobie tędy. Przeszukam jeszcze ten śmietnik. Zlatuj. On chyba nie zleci. A jak mu jebiemy nogi? Poleci jak Adam Małysz? Chyba dalej nie. Musimy mu ręce upierdolić. Oj, głowę. Teraz chyba powinien polecieć. Dalej nie chce lecieć. O, mały szans, tego nie zrobimy, nie? O, teraz poleciał jak polska reprezentacja do domu, za niedługo. Bo ja chciałem to otworzyć, nie tamto. Dobra, w sumie znacznik już mogę usunąć. Lecimy tutaj. O, jeszcze sobie do niego pójdziemy. Alkohol mu damy i weźmiemy od tego koktajlem Mołotowa. Dobra, zrobimy nam chyba tylko 3 albo 5. No. Mamy tylko 7 koktajli Mołotowa. O, tu jest jeszcze energetyka, ale na chuj ja go piję w ogóle. Wróciłem. Dobra, co on ma? Elektro. A to jakiś plan. Dobra, ma jeszcze dla nas misję. O, będziemy zamieniać ciężarówkę w czołka, ale to już nie w tym odcinku. Dobra, idziemy tylko naprawić swoje rzeczy. A w drodze chciałbym was zaprosić na mojego Facebooka oraz na mojego Twittera o nazwie RyokoLife. Obydwa tak samo. Znajdziecie łatwo, wiecie chyba jak wyszukiwać na internecie takich stron.
a szczególnie na portalach społecznościowych. Co chciałem wam jeszcze powiedzieć? Zapraszam na mojego Patronite'a, jeżeli chcecie pomóc mi w realizowaniu moich celów. I w sumie to będzie wszystko z mojej strony. Ja już będę kończył. Tu jeszcze weźmiemy tylko... Przeszukam połowę niepotrzebnych dla nich rzeczy. I postaram się przyciąć ten filmik jak najlepiej. Aczkolwiek nie miejcie mi za złe, jak coś spierdolę, no. Dobra, to z mojej strony na tyle. Życzę wam miłego poniedziałku. Chciałem powiedzieć miłej niedzieli, nie wiem, jestem chyba dzień do tyłu. Więc z mojej strony to na tyle. Do zobaczenia w następnych odcinkach serii z Dead Island. I zapraszam w niedzielę na mojego live'a. Trzymajcie się serdecznie, strzałka!